Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Adex oraz jest ze mną Heriot i Patryk, ale nie są jeszcze ze mną, że tak powiem, połączeni głosowo. Witam was w kolejnym odcinku ze sprawdzania graczy, ale nie tylko, bo jak widzicie przed wami na ekranie The Familis, czyli tak zwana familia. Słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak, że do Los Santos wprowadził się nowy gang, zaczął się zapuszczać. Chodzi oczywiście o fioletowych czy różowych, jak zwał, tak zwał, ballasów. No i dzisiaj trzeba zrobić z nimi porządek, podjedziemy zaraz do nich na dzielnię, ostrzelamy ich, żeby wiedzieli, że nie są tutaj sami, żeby jednak uważali na siebie i żeby nam się tutaj nie zaszywali na tej dzielni zbyt daleko, więc na pewno będzie ciekawie. Oprócz tego, wiadomo, standardowo popatrzymy sobie, co robią inni gracze, ale to zaraz, najpierw może troszeczkę strzelania, troszeczkę akcji, oczywiście bez godów, bez niczego, lecimy tam normalnie, jak nas zabiją, to nas zabiją, no i zrobimy taką mini akcję, także zapraszam serdecznie do oglądania. Cieszę się, nie słuchaj, nie i przed oczy. Nami jadą, przed nami, my Challengera bierzemy, dawaj. Dobra, uważaj. Wyjebał go, Patryk. No. Challenger przed opony, nami. Po oponach mu strzelam. Chyba jakiś czarny Mercedes. Jest opony, jest. Nie ma opony, nie ma jednak. Czarny Mercedes jakiś za mną jedzie. Nie ma opony jednej. A to są te gangusy są. To oni do mnie gadają, czy odbijamy ich. Nie, olej ich, jedziemy. To ja z nimi gadam. Olej, bo oni nie można doprowadzić do tego, żeby oni mieli z zielonymi sojusz, nie? To jest, wiesz... Daj w nich strzelamy. Napisz do niego też strzelaj. Strzelaj do niego. Serio, strzelaj do niego. Chcę pomóc! No ale kurwa, jak oni chcą się łączyć gangami, no to Nie, właśnie o to chodzi, oni muszą, wiesz, bo to jest z balasów, chłop, nie? Dobra, ale też nie ma takiego syfu, w mieście, wiesz, wprowadzać. No nie, no już wiesz, odjeżdżamy, no już... tak naprawdę, bo to miał być tylko przejazd, nie? No, już jedziemy i usłamy to. Może, bo on krzyknie dobra, to tam. Dobra, uciekaj. Jakby krzyknął, to mu powiedz, że spierdalaj, my chcemy ich porwać czy coś, żeby wiedzieli, że my im nie chcemy pomóc. Strzela do mnie. No to tam ci. Strzela do ciebie? Mhm. Dobra, chuj, chodźcie. Po co tam jedziesz? Znaczy tak, o, zobaczyć ten, no oni na ośkę pojechali, wrócili na ośkę. Jedź na naszą ośkę. Podejdź tam po prostu. Zaznacz mi. Już cię zaznaczam, tu, z nami. To oni, no. Nie strzelaj! Ty strzelaj! Fioletowi do nas, fioletowi. No. Za nami. To też myślę. Ej, what's up? Uważajcie na fioletowych, nie? Ostrzelali. Właśnie powiedz, że nowy dom mają, nowy dom, bo ja nie mogę mówić. Tu jest chata w ogóle nowa, jakbyście chcieli, niedaleko. Także nie ma co się w tej klicie tutaj tego, tu jest większa chata, możemy was zaprowadzić. Ekipa. Czekamy tutaj na tego. Zaraz, bo to spotkanie będzie. Dobra, to jak coś, to możecie z nami jechać, nie? Tak, dobrze. Uważajcie, bo tu się kurwa właśnie psy kręciły przed chwilą i oprócz psów to jeszcze były te, nie? Balasi tu jeździli. Chyba przed nami są tam. Myślisz? Pas. Są przed nami, patrz. Zobacz, stoją. Ty, faktycznie, zobacz, no, dojeżdżamy ich czy nie? Dopierdalamy, chodźcie, szybko, dawaj, panowie, szybko! Gdzie oni są? Tu po lewej. Oni nie. No jak to nie? A, jest. Kurwa, ale pojechali tamci, ty. Dobra, nie. Dobra, wracamy. Bo za daleko w centrum pojechali. Tutaj, patrz, po prawej stronie. Jaka hawira. No i tutaj jeszcze ma przyjechać, dzisiaj prawdopodobnie przyjedzie chłop, zamontuje wam tak, szafkę wam zamontuje, będziecie mieć normalnie szafeczkę na broń, będziecie mieć szafę z ubraniami, takie rzeczy, więc na luzie tutaj będziecie mogli sobie operować, nie? Także czujcie się jak u siebie w domu, to jest, wiesz, to już jest wasze, to jest wasza siedziba i róbcie sobie to, co chcecie, nie? Teren jest fajny, miejsce macie dużo, możecie się tu spotykać, siedzieć i w ogóle, nie? To jest fajny pokój. No, zajebiście to jest, jakieś imprezy, coś tego, wiesz, panienki. Blanta zajebać. Blanta, no, zajebista sprawa. Tutaj prawdopodobnie będzie wam szafkę montował, gdzieś tak, tu, no, chyba. Tu będziemy mieć szafeczkę, będziemy, wiesz, broń przy tego i tak dalej, przechowywać, jakieś narkotyki, wszystko, wiesz.
Wszystko klasa będzie. A gdzie jest ten trzeci od nas? Ja nie wiem. O jest, wsiadaj szybko, bo strzelają. Odjeb. Dobra, już. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli chodzi o te takie, powiedzmy, gangi uliczne. Oczywiście zachęcamy was serdecznie do odgrywania takiego czegoś, bo to jest mega, mega spoko, tam jest dużo strzelania i tak dalej, oczywiście z zachowaniem fajnego roleplayu, żeby też nie wyszła z tego jakaś taka, wiecie, bojowa, więc to trzeba na pewno uważać. Natomiast przechodzimy sobie do takiego zwykłego kontentu, jak zawsze, popatrzymy sobie, co gracze robią, zobaczymy sobie aktualnie, co oni sobie tutaj porabiają na tym serwerze. Pletra, z tego co widzę, siedzi sobie w więzieniu, odsiaduje wyrok, zobaczymy sobie, co robi Kuba. Jacob T, z tego co widzę, jest w szpitalu i mają ranną osobę mają. No dobra, to polecimy sobie dalej, słuchajcie, zobaczymy sobie, co robi Olo Oli jedzie aktualnie Mercedesem i to jest prawdopodobnie chyba ten Mercedes od The Familis. A, bo on wiezie tutaj rannego, to prawdopodobnie ze strzelaniny przyjeżdżają. To jest osoba z właśnie z The Familis, czyli to jest gangster. Zobaczymy sobie, co robi. Okej, mamy kolejnego gracza, tym razem tutaj pan się nazywa, tego jeszcze nie było, więc siedzą aktualnie w domu Franklina na ośce, z tego co widzę, i siedzi tutaj z jakimś innym ziomeczkiem, tylko ten ziomeczek ma jakąś dziwną maskę, trochę taką niepasującą do gangsterki, ale możliwe, że to jest ta nowa osoba, która tutaj przyjechała do nich. Zobaczmy sobie pana burmistrza, pan burmistrz aktualnie jeździ swoją limuzyną, z tym, że no jest, ma powybijane okna z tyłu, więc nie wiem, czy ktoś do niego strzelał, czy miał jakiś wypadek, czy coś, nie mam pojęcia, ale trochę tak to wygląda. Zobaczmy sobie, co robią dalej gracze. Nie ma żadnej broni, Klaudzi od tej strzelaninie całej. A, no to... Dobra, przyjął. Dobra, Łukanie żyłątko wykonane, prawidłowo, już można wyjąć sondę. Okej, tu w ogóle jest jakaś operacja z tego, co widzę. Zobaczmy, co robi, Nexon. Pokażę ci. Rumpo. Zajebista jest, możemy tym... I od razu jest fioletowa. Tak Ferrarką do nich wjeżdża, taki średni mi się wydaje, wiesz? Czekaj, aby zobaczymy, czy tam w ogóle ktoś jest. Człowieku, nie wjeżdżaj, to mu kurwa strzelają od razu. Stary, to ich rozstrzelamy. Czekaj, gdzie oni mają łóżkę? Weźmy za to. O, tu w ogóle jakieś wojny gangów. Której Kesi Ferrarą jedzie. Daj, ja ci przejadę, ja ci pojadę. No, gdzie jechać? No skręć tu i przed nami, za nami, teraz za nami. Za nami centralnie. Za nami centralnie jest. Tu przed nami, zobacz, tych kurwa jest. Jest tam z pięciu. Ode mnie trzech poszło siedzieć. No, podjechali, a tam chłopaki siedzą w... Są w środku. No i tutaj coś tak średnio, bo Zetka była użyta. O, już biegną, kurwy. Zetka była użyta, więc no nie powinno tak być. Tu panowie mają jakieś strzelaniny kolejne. Siadamy? Będzie trzeba ostrzec Nexona, żeby nie używał Zetki, ale to po strzelinie, zobaczymy, co się stanie. Bo zobaczył, że są w środku, bo kliknął Zetkę, bo widać to na czacie. Obywatel 62 przegląda wykaz mieszkańców, więc za to nawet ban powinien być wręcz. Ale zrobimy tak, że zostanie po prostu ostrzeżenie jedno i ostatnie. Jeżeli po tym ostrzeżeniu się nie opanuje, no to wtedy niestety, ale już będzie ban tutaj, bo no nie można zetkować. No chyba, że teraz jeszcze raz Zetkę użyje, no to już niestety bana dostanie wtedy, nie? Bo no zetkować nie można. Zobaczmy sobie, czy będzie Zetka użyta, czy nie. No, tu jakieś strzelanina chyba.
75 używa Zetki też. 75 to jest, to jest 75, gdzie jest 75? Nie ma 75 na liście, zaraz zobaczymy. 75 to jest Buddy. Gdzie jest Buddy? A, Buddy jest w ogóle, nie no, Buddy też jest tutaj, chyba. Dobra, chodź do domu. 75, 66. Cicho, nie mów tak tutaj. Chodź. No co tam panikujesz? To, nie, jeszcze nie ma w ogóle, chodź. Bo będziecie... Jestem do domu. Dobra, wiecie co, zrobimy tak za chwilę. Poczekamy sobie chwilę, bo chcę zobaczyć co i jak, bo oni tutaj Zetek używają, 62, zobaczmy. To będą strzelać za chwilę prawdopodobnie, więc mamy tutaj odcinek, w którym są wojny gangów dzisiaj prowadzone, więc mamy taki spersonalizowany odcinek dotyczący gangsterów głównie. Tu chyba się Nexon wycofał. Czemu na radio cię nie słychać? A nie, nie wycofali się. Nie słychać cię na radiu! Oni cały czas tu są. Nie słychać cię! Jakby widzę, że klikasz radio, ale cię nie słychać. Tego chłopa chyba w ogóle nie słychać. Nie wiem, nie słychać cię. A weź coś powiedz. Dobra, radio, zobaczmy sobie dalej, 66, oni siedzą w domu. 75. Okej, bo oni teraz się chyba wymieniają ID-kami, bo prawdopodobnie on coś mu tam daje. O, dzień dobry. No to dlatego. No ale podczas tej strzelanie nie powinno tak być. Trzeba będzie... Jest, trzeba Bobby. Będzie... zrobić. A ty jakie masz numer? Bombią! Bombią! Strzelają do nich na siedzibę. O kurde, co tu się dzieje? Czekaj. Bałwany! Stójcie! Kurde, wychodzić. Czekaj! Nie blokuj, nie blokuj, ty! Nie strzelaj do mnie! Debilu! Ty się dobrze czujesz, człowieku? Tylko, że ja jestem. Tylko, że ja podnoszę łapy, debilu, a ty mnie odpierdalasz. No to już mamy tutaj dwa nieodegrania bólu, więc Buddy, niestety... Ja ty to sam. Poddaj się, 75. Bałwany, ja tu... No niestety, Buddy 75, niestety brak odgrywania bólu. Osoby bez klam, brawo. Aha, czekajcie, zaraz. 70, poczekaj, czyli tak, Buddy na pewno, kto tam jeszcze jest, bo tam jest Nexon, zaraz zobaczymy, Nexon, obserwuj. Ja bym... Dobrze, co? Tak, 75. Wołajcie mi tu Abla, a nie. Brak. Ale po co Abla? To wołajcie, ty bólu. Stary, wiesz kim ja jestem. Abel, chodź na chwilę, bo on mówi, że wołajcie mi tu Abla. No. Okej, to jest jeden. Nie wiem skąd on wie, że kim ty jesteś. Wołaj Abla, nie gadaj. Okej, wyniosę wszystkich. Się tak kurwie mnie co dzień. Sipałem. Kolejna, 78, 43. Jebać balasu. No ty kurwa, jeszcze mnie szczekał, bo mi śmieć ujebany. 78, 43 chyba gościu miał. Kurwo, zdychaj. 43 też ban. No, tu się banów posypie dzisiaj mocno. Na 2-4 panowie dostaną niestety. Jest brak odgrywania bólu. No ale niestety no trzeba, no jeżeli oni się mają wyzywać na kurwo! O kurde! O kurde! Spierdalaj! Kurwo, ty jebana. Zamknij mordę. 30 to samo. Nagle się wszyscy zebrali, a jak... Jezda, kurwa, z nimi do spod... No niestety, panowie, tutaj po banie polecą. Czyli tak, 70, 75, 78, 43 i 30. Wszyscy na bana polecą, za brak odgrywania bólu na tym. No nie wierzę, panowie. Jebać flirtowych. O, jebać to ci kurwo matkę. 70... Japa. Nie wyzywaj go. 43... Japa, kurwo cię. Wjebałem ci tyle kuli, 43, ty się dalej do mnie szczekasz, ty psie jebany. 66 ile też. Mam cię razy zanurzować, żebyś zamknął ten ryj? Bruda się. Jeszcze coś tam powiesz tym familisem kolejnym, to ci degrada, nie? 66... Pierdolam ci człowieku tyle kosa, ty do mnie szczekasz jeszcze piesku jebany. Dobra, balast też. Zamki pizdę, leżysz tam na glebie, to leż tak samo. Ale weź dobra, prostu panowie. Nie. Dobra.
Dobra, panowie, tak, bo tu jest w ogóle brak odgrywania jakiegokolwiek bólu z waszej strony i tak nie może być. Plus do tego, jeszcze oprócz odgrywania bólu, to było zetkowanie na strzelaninie, więc niestety no nie możemy na to pozwolić. To ich ogarni. Więc, no bo tu leży 5 osób i oni wszyscy, włącznie niestety Buddy z tobą, na BW zaczęliście się wyzywać. No nie, no. Sytuacje, skąd zetki były w ogóle? Ale ja tak, no ja wiem, widziałem. No, zetki poszły na strzelaninie, potem oni was tutaj, balasi wam tu wjechali. Znaczy, no, balasi wam tu wjechali i postrzeli was i zamiast jakiegokolwiek odgrywania imersji, bólu i tak dalej, no to było wyzywanie się po matkach i tak dalej, więc no nie możemy na coś takiego pozwolić. Ja już powiem tak. Ja bym ich nie wyzywał, jakby do mnie nie szczekali. Chłop do mnie szczeka jebać balasu, to co mam nie odpowiedzieć? Nie, no to... dobra, ale mi chodzi, wiesz, ale mi chodzi o... Ale chodzi mi o to, że wy nie odegraliście w ogóle bólu i ty Buddy też nie, bo on cię zastrzelił. Ty w ogóle wyszedłeś bez poszanowania życia, bo oni do ciebie strzelają, a ty sobie wychodzisz, jakbyś w Matrixie grał i mówisz, że no co ty do mnie strzelasz, wiesz kim ja jestem, coś tam, no nie można coś takiego robić, nie? Ja ci powiem, jak to u mnie wygląda, nie wiem, czy obserwowałeś mnie od początku, bo ja byłem tutaj na pingu, miałem stary tulping, oni nie wnieśli tutaj. No. I ogarniałem reporta i ogarniałem na aplikacji, bo chciałem napisać na aplikacji, byłem na Altabie cały czas, nie? No. No, nie wiedziałem, że mnie przystało, ogarniałem na aplikacji, pisałem do nich, żeby się wszyscy zbierali, tutaj nagle dostaję info, że jest zwiast. Ja chciałem wytłumaczyć to, wychodzę, zaczynam ten, myślałem, że właśnie Abel tu jest, no bo z nim bym dogadał, co nie? Że aktualnie, no żeby nie robili wjazdu, nie? No. No i nagle mówię, nie strzelaj, wychodzę, no i dostałem ostrzał. Stary, jeździmy po mieście, strzelacie do nas, to się nie wziął, będę wjazd robił. Dopiero wszedłem. Znaczy nie, dobra, panowie, to tak, umówmy się, poczekaj, poczekaj, umówmy się tak, teraz banów nie będzie, ale to jest pierwsza i ostatnia sytuacja, kiedy administracja was upomina o zetkowanie i o to, że nie odgrywacie bólu na BW, w sensie potraktujcie tą sytuację jako po prostu takie ostatnie ostrzeżenie dla każdego i po prostu, nawet ja wiem, że jak się będziecie cisnąć i tak dalej, ale o to chodzi, no macie ballasów, macie familię, oni się nie lubią, macie ze sobą konflikt, będą strzeleniny, będą wjazdy i tak dalej, cały czas będziecie się napierdzielać i to jest normalne, więc jakby tutaj jak idziecie, że tak powiem, do gangu, no to musicie się z tym liczyć, więc powiedzmy, że nie będziemy żadnych konsekwencji teraz z tego wyciągać, ale po prostu na następny raz, jak będzie was administracja już, powiedzmy, obserwować czy gdzieś tam, powiedzmy, patrzeć i tego, no to żeby nie było sytuacji takich, że po pierwsze, nie wiem, podbiegacie do domu, tak jak na przykład tutaj Nexon zrobił, wy podjeżdżacie samochodem i ja widzę, że ty używasz zetki i nagle po użyciu zetki powiedziesz, ej, są w środku, nie? Więc nie, za samo to, co powiedziałeś, że są w środku, bo mam nawet nagrane to, potem dobra, sobie to zobaczysz. I użyłeś zetki, powiedziałeś, że są w środku, oni potem wybiegli, zaczęliście się strzelać, podbiegłeś do domu, potem już zetki nie używałeś, ale samo to, że użyłeś zetki i powiedziałeś, że w środku są, no to już za to powinien być naprawdę duży ban, ale z drugiej strony, druga strona też tu zjebała, jeśli chodzi o to, no bo wy w ogóle bólu nie odgrywaliście i zaczęliście się po matkach wyzywać, co jest bez sensu totalnie, bo to jest tylko gra, ale ja sobie zapisałem ID 75, 78, 43, 30, 66, praktycznie kurwa większość osób w tej strzelaninie to zaczęła się cisnąć, wyzywać i w ogóle, więc po prostu musicie pamiętać, ja nie chcę was banować i tak dalej, musicie pamiętać następnym razem, że wiecie, no to jest roleplay, to jest gra po prostu, tylko nie ma co się wkurwiać, jedną strzelaninę wygracie, drugą przegracie, wiesz, to jest na luzie, raczej traktujcie to dla zabawy, wiecie, ciekawe, fajne strzelaniny, długie są najlepsze, nawet jak wiesz, niezależnie od tego, kto wygra. Więc ja was nie będę teraz banował, tylko to jest takie, mówię, ostatnie ostrzeżenie. Tylko mówię, no nie zetkujcie więcej na akcjach, bo za zetkowanie też można dostać bana. Za samo to, że klikniecie zetkę podczas strzelaniny można dostać bana. I potem tłumaczenia mogą być ciężkie, no bo raczej wiesz, to, że przez przypadek zetkę klikniesz, raczej nikt zetki nie klika przez przypadek. Klipa lepiej zrobić i pokazać, jak coś. No chyba, że masz klipa i masz jak się wybronić, nie? I to jest wtedy jedyna twoja opcja obrony. Czyli mamy kontynuować akcję, czy dajesz im rewy i się rozkazujesz? Wiesz co, możemy zrobić tak, że ja was podnoszę, oddajcie im rzeczy, jakich zlutowaliście, wy sobie pojedziecie na oś... Nie będziemy ich lutować, to nie ma. No dobra, ale wiesz... Odpędam amunicję najlepiej, jakbyś dał radę. Dobra, ja wam to ogarnę. Tylko tak jak mówię, ty Buddy tak, nie zgrywaj Matrixa, bo cię kule nie omijają i ten, no i to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to jest to, żeby nie zetkować, bo wtedy widać ID i admin jak to zobaczy, no to niestety, ale dostaniecie bana. No i trzecia sprawa jest taka, że jak dostaniecie, to albo leżycie cicho,
i odgrywacie po prostu, że jesteście nieprzytomni, nie, może nawet opis ustawić nieprzytomny, albo odegrać, albo najlepiej to jest w ogóle, znaczy to w sumie można opis, no bo to widać od razu, nikt was nie musi sprawdzać wam stanu, żeby zobaczyć, że ktoś jest nieprzytomny, po prostu leżycie, wiesz, można albo sobie ustawić opis nieprzytomny, albo po prostu można odegrać potem, że jest się nieprzytomnym, albo ewentualnie jak już chcecie coś mówić, oczywiście bez podawania informacji na BW, bo to też jest, tego też nie można robić, typu, że na przykład leżycie, dostaliście kulę, leżycie ranni i na przykład mówicie, że no zostało jeszcze dwóch za rogiem, coś tego, za coś takiego też może być ban, więc żadnych informacji na BW nie można przekazywać, leżycie albo cicho, albo odgrywacie ból, powiedzmy, wiesz, na przykład, nie wiem, was, kumpel was nie widzi i chcecie go nakierować na siebie, to można coś takiego zrobić, na przykład, nie wiem, powiedzieć, o stary, pomóż mi coś tamtego, ale musi to być odegrane, nie, że jednak dostaliście kulę, nie, więc... To na razie jakby zostawimy na razie bez banów, rozejdziemy się, wszyscy, będzie git, ale następnym razem nie zetkujcie i nie wyzywajcie się na BW, bo to jest tylko gra i jak gracie w gangu, to raz jedni, raz drugi, drudzy na pewno będą wygrywać, bo napierdalanie się tutaj na tych dzielniach to będzie bardzo często, więc musicie o tym pamiętać po prostu, żeby się nie wkurgać, bo... Jak to będzie w ogóle wyglądało z policją? I nam będą mogli się wyjebać też oni czego? Oni się tutaj, ja im powiedziałem i ogólnie High Comment powiedział policji, że mają się nie wpierdalać na ośki, ewentualnie jeżeli powiedzmy będzie napad i ktoś z napadu będzie po prostu pościg i ktoś z pościgu wam ucieknie, nie wiem, na ośki czy coś, no to wtedy logiczne jest to, że policja będzie za nim jechać, nie? Tak samo na przykład jeżeli będzie sytuacja taka, że porwiecie na przykład kogoś tutaj, no to policja też może wtedy wam wjechać. Albo na przykład kolejna sytuacja jest taka, że jeżeli będziecie sprzedawać cały czas narkotyki gdzieś poza ośkami i uciekać na ośki, no to też po pewnym czasie policja wam może na ośkę zrobić wjazd. Jeżeli będą mieć potwierdzenie. No i tyle tak naprawdę w tej sytuacji. Weź ich z rewu i oddaj nam... To ja wam rewy... Rozumiemy się, mam nadzieję, wszyscy panowie, tak? Nikt nie ma tutaj nic... Zostań jeszcze na chwilę, bo ja mam sprawy dwie. Poczekaj, tylko ich porewam tu. Jasne. Kto jeszcze leży? Jakie ID? 78? 30. Dobra. Jeszcze ktoś leży? 75. A, jeszcze 75, dobra. Dobra, no i git tak naprawdę. Dałbyś tam tą amunicję, bo u nas tak... Masz, ja ci dam. O, no. Nie dam wam amunicji, żebyście mieli kurwa na łóżkę, żeby tak nie odpierdalać następnym razem. Daj mi. Dobra, czekaj. To Balasi se jedźcie tam do siebie, wy zostajecie se tutaj, a w ogóle już, to wy macie siedzibę tu niedalej, ja nie będę wam mówił, ale tu gdzieś w okolicy jest siedziba. Już jest? No u was też już jest. Więc... Dobra, pierwsza sprawa, pieniążka mojego potrzebuję. Jakiego pieniążka? No za konkurs welczekerów? Za najlepszego. To do Patryka, musisz, bo on się ogarnia tym, więc do Patryka z tym. Okej. Coś jeszcze? Jaka jest sprawa? Właśnie zapomniałem, ale okej, dobra. Dobra, no to tyle tak naprawdę, no możecie się rozejść, wiecie. Pamiętajcie, że to jest tylko gra, żeby się nie wkurwiać, bo to nie ma sensu, bo tylko wam ciśnienie będzie skakać, żeby się wkurwiać nie wiadomo o co, a nawet jak dostaniecie w dupę, to tam odleżycie na szpitalu, skołujecie sobie klamę i pójdziecie rozjebać ich i tak dalej, więc to jest, wiesz, to rotacja będzie. Raz jedni, raz drudzy po prostu po dupach dostaną, żeby się nie wkurwiać, bo to nie ma sensu. Wiem, przypomniało mi się, skina dla pana... 6-6, jak się nie mylę. I o tutaj ten pan tu 6-6 właśnie o swojej masce będzie latał z wami, czy... Nie. Bo wiesz co, bo ja wróciłem na serwa po przerwie, nie? No. Dobra, to ja ci dałem skina, to się tam ogarnij, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że się tu ogarnią, to ci mogę za chwilę dać tego skina tam u was na łożce. To weź sobie tutaj, żebyście się rozjechali po prostu, to weź sobie po prostu zaakceptuj tak jak jest teraz, ja ci zaraz tego skina dam i tyle, nie?